Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Minecraft, muszę w sumie Fort Farming Simulator 22 eksperymenty. Tutaj dzisiaj na zmiennej godzinie, gdzie robię dla was paszę TMR, ale niestety nie mogę tego zrobić, bo jak robię, to Bena się na nie jest obsługiwana, jakby wiecie, w tym paszowozie niestety. Ale jak wy to będziecie umieli, to wejdźcie sobie, będą to na pomoc, jak to się wszystko robi. Tu macie paszy i odpady. I PM, to jest jakby prasza PM, jest mieszana trawą, jakby, no czyli z sianem, słomą i kiszonką. Paszowajcie, to wszystko zmieszacie i ponownie ma być ta pasza TR, a niby to jest właśnie pasza PM, więc nie wiem, jak to się wszystko czyta. Więc jak ktoś tak będzie mówił, to co robicie, to niestety, no właśnie, ja będę pokazał, jak to się wygląda w procesie, ale niestety, no, pokażę wam na szybko, tak na logikę, właśnie szybciutko. Bierzecie sobie traktor z widłami, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się tam czymś, troszeczkę się zajmiemy czymś, generalnie. Bierzecie te dwie belki, obowiązkowe te dwie belki muszą być. I kiszonka, belek może być dwa belki, albo może być kiszonka albo z trawy, albo z kukurydzy. Sypujecie to do paszowozu, może być paszowóz, może być na przykład, już mam pojęcie, jaki może być paszowóz. Paszowóz może być na przykład o te trzy tutaj, z pierwsze, albo trzy tutaj. O, te tutaj trzy, albo to mogą być te wszystkie tutaj. Więc no. I też możecie się nakarmić tym krową, możecie nakarmić imi właśnie paszą TMR, sianą albo trawą. Widzicie, pokazałem jak się karmi się trawą, a siano karmi się w ten sposób, że bierzecie to siano, belkę, na widła, no i wjedziecie to wszystko w punkt docelowy, jakby, pokażę, w którym to miejscu wjeździcie. Zostawicie tą belkę tutaj, o. Ty nie zostawiacie tą belkę, albo tam troszeczkę dalej i powinno, i wam zniknie nam znaczy, że nakarmi się trochę trawy. Znaczy, no to ja nakarmię niewidzialną trawę, nie wiem czemu, więc no właśnie. Ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się troszeczkę czymś innym niestety, ponieważ no chciałem dla zrobić tą paszę TMR, ale mam sposób. Mam sposób generalnie. No generalnie będę się wiedzieć, jak to się robi, tak ci ale no niestety miałem to pokazać, ale niestety byle nie jest obsługiwalna moja, no nie będę tego testował, no po naprawdę, nie? Więc przejdźmy do rzeczy. Dobra. Albo dobra, zrobimy skrótami. Dzisiaj zajmiemy się czymś innym kompletnie. Czyli tak. Wiecie jak robię, no teraz pokazałem wam skrócie, jak się robi tą paszę TMR. Chciałem wam dla was pokazać, może ją pokażę w jakimś tam odcinku jeszcze. Ale jeżeli się nie widzicie, to wtedy ciul. Więc możecie nakarmić ją TMR. Czy nie mieliście tam, czyli wam to powiedziałem na początku odcinka, jak to się robi. Mam nadzieję, że na jakiejś wiedzicie coś, jak to się robi. Siano, czyli trawa wystarczy, tam wysypiecie, no i trawa, to co wam pokazano w odcinku poprzednim. Będziecie mieli na pewno wszystko mieli to w opisie, na pewno w filmiku, ten filmik ostatnio ktoś się robi. No zresztą obejrzycie wszystkie odcinki z eksperymentów, tak czy siak, nie? Zaczął się od odcinka 30 się zaczął, więc no troszeczkę inny odcinku, chyba 15 nagraliśmy z tego odcinku, więc możecie to zobaczyć i sprawdzić, tak czy siak. Więc bo. Dobra, a my lecimy dalej. A my dzisiaj zajmiemy się krótko, no tak, zrobiliśmy tak, paszę TMR pokazałem na logikę szybko, jak to zrobić, siano to teraz wam pokazałem też i trawę pokazałem w poprzednim odcinku. No to zamiękniemy już etap krowy, no i przejdźmy do owiec. Owce tylko trawa. Czyli tak, możecie zrobić tak samo z trawą, możecie zrobić, możecie nakarmić ją też krową siano, z trawą możecie nakarmić i możecie tylko trawą, ale spokojnie. Co z tego w trawą? Może to być trawa, nawet ta może być trawa, albo możecie to robić tak jak z krowami, czyli zbierzecie trawę z pola, z przyczepą samozbierającą możecie zbierać tą trawę, czyli skosicie trawę i zbierzecie ją samozbierającą, to będzie i tak to samo, tak czy siak, więc bez różnicy. Możecie zrobić to właśnie przyczepą samozbierającą, albo na logikę, bierzecie on to traktor i no. Bierzecie ten oto traktor, bierzecie teraz ten. To będzie tylko jeden odcineczek z krowami, z tymi owcami, więc dla cilku. No i teraz wam tak pokażę, mam taki trickshota. Bierzecie jakąś jedną belkę. No będzie, no weźmiemy te dwa belki, weźmiemy. Taką oto belkę możecie wziąć. Zostawić ją tutaj. I... no i zniknęła. I to jest to samo, tak czy siak. No i mamy tą trawę, mamy trawę. To jest to samo, co siano, belka jakby siana. I możecie tak samo zrobić z przyczepą samozbierającą. Czyli skoszycie trawę, bierzecie ją przyczepą samozbierającą, bierzecie tą trawę z przyczepą samozbierającą. To jest i tak to samo. Więc no. A my dobra, lecimy dalej.
Więc teraz wam pokażę, jak to wygląda wszystko, ten proces. Teraz tak. Wełna tworzy się nie wiem ile, w godzin generalnie. Myślę, że w ciągu tam 2 godzin dostaniecie też tą wełnę. Myślę, że w 3 godziny tą wełnę będziecie powoli dostawać generalnie. Ja wtedy zacznę spać. I na logikę to zrobimy w ten sposób, że pójdziemy spać. Pójdziemy spać na przykład, no nie wiem, 10 godzin na przykład. No nie. Pójdziemy spać do 8. No nie. No i na przykład tyle godzin, ile pójdziecie spać. Na przykład 10 godzin będziecie spać w farmingu. I ja wam pokażę to na zasadzie takiej, że... Dobra. Dobra. I mamy godzinę 8, spaliśmy około 23 godziny, no nie? A wełny jest co ile tam jest? 8000, ja tylko nie miałem, czekajcie, ile ja miałem tam wełny na początku odcinka? Nie wiem ile miałem, poczekajcie. O kurde, trochę zapomniałem teraz. Nie, no tyle wełny podobno się nie stworzyło bez skidu. No zobaczcie. Czekajcie, co jest? 1500, a miałem... Ty, no nie wiem teraz jak to było, nie. Dajcie też przed odcinkiem miałem 0. Nie wiem czy miałem 0 litrów wełny, czy nie wiem ile miałem. Ale na pewno w ciągu 4 godzin, może w jednej godzinie dostaniecie tam pewnie ileś tam wełny. Więc jednym polecam, że dostaniecie może w 3 godziny we farmingu. No będziecie mieć to wszystko sprawdzać generalnie, ale na pewno byście dostawali taką wełnę. 8000, ile mam trawy jeszcze? 1500, dobra. Jeszcze raz pójdę spać. Mam 8000 litrów, tak? Dobra, no, no, dobra, 8000 tam za rok w ogóle nie dam. Dobra. I ile dostaniemy? Wełny? Mam fajny eksperyment z tym właśnie, więc bez kitu. I 10 tysięcy, czyli dostaliśmy 2000 teraz litrów wełny. Więc jakbyśmy to podzielili przez 23. No wiem jak to dostanę, ja wiem jak to zrobię, widzę, ja mam pomysł jak to zrobię. Czyli teraz tak. 2000 podzieli przez 24. To jest jakby 83,333 tam do ileś tam 3. Czyli pewnie w godzinę byśmy dostawali pewnie około 83 litry wełny. Więc, żebyśmy zapełnili taką jedną, to razy 5. Tak, czyli w ciągu 12 godzin byśmy dostali chyba pierwszą paletę. Albo dobrze liczę, albo źle. Nie wiem, czy dobrze liczę. Chyba dobrze liczę, nie? Mam nadzieję, że dobrze liczę. Ile tam wełny już jest? 10 tysięcy, no to też właśnie myślę. Jedna paleta ma 1000, no to czyli 12 godzin byśmy dostawali, nie? Najwyraźniej. No nie wiem, w sumie w takim jak razie. Teraz, myślę, że możemy kończyć ten dzisiejszy odcineczek. Króciutki był bardzo, niestety poznanie mi się teraz owcami. W najszybszy sposób na owce. Zrobię na pewno eksperyment jeszcze z owcami, to proszę, że zrobimy w kolejnym odcinku. I nawet mam sposób, jak to zrobić, żeby ten eksperyment miał sens oczywiście, wiadomo. Nawet mam sposób. Zrobiłem taki fajny eksperyment, dowiecie się na pewno w kolejnym odcinku pewnie z eksperymentów, tak więc ja już dziękuję wam za oglądanie. No, mam nadzieję, że wam wyjdzie ta wasza TMR, może u mnie był jakiś bug, albo no nie wiem o co chodzi. Ale no widzimy się jeszcze w kolejnym odcinku. Potem wam pokażę, co możecie z tej wełny zrobić, tak się, więc w ogóle widzimy się, widzę już jutro. No i widzimy się, widzę w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.